trwa dzień w Polsce.pl. Wracamy do Państwa i pora w naszym studiu na kolejne tematy. Jak kolejne tematy, to również kolejny gość, którym jest Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam serdecznie państwa. I zaczniemy od słów. Słów, które wywołały burzę i są określane przez większość komentatorów tak najlżej jako niefortunne. Słowa wypowiedziane przez wicepremiera Jarosława Gowina dotyczące ewentualnego orzeczenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pięciu pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Wicepremier Jarosław Gowin stwierdził w jednym z wywiadów, że rząd mógłby się do takiego ewentualnego wyroku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po prostu nie zastosować. Jak pan, panie pośle, ocenia te słowa w kontekście też bieżącej sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej, szczególnie biorąc pod uwagę relacje Polski Unii Europejskiej, relacje Polski Komisji Europejskiej, no i tego, co się dzieje w kontekście Sądu Najwyższego? Ja bym wolał, byśmy w tej materii nie wybiegali tak bardzo daleko w przyszłość, bo mam nadzieję, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie taka oto, że on stwierdzi swój brak właściwości w podejmowaniu decyzji w tej kwestii. No przypomnę, Trybunał może się zachować właśnie w ten sposób, może wydać wyrok, albo też stwierdzi, że tą sprawę już rozstrzygnął kiedyś, wydając inne rozstrzygnięcia. I w moim przekonaniu najbardziej właściwe byłaby ta pierwsza decyzja, czyli stwierdzenie braku właściwości. No dlaczego? Otóż no, Polska, jak także inne kraje członkowskie, są suwerenne, wolne w zakresie decydowania o sprawach wszystkich, poza tymi, które są rozstrzygane w traktatach Unii Europejskiej. No a kwestia wymiaru sprawiedliwości, jego kształtu, nie jest w tych traktatach rozstrzygnięta. W związku z tym no, pozostawia się krajom członkowskim decyzje w tym zakresie. Nawet gdyby iść dalej, bo w jednym z tych pytań Sądu Najwyższego sędziowie odnoszą się do Karty Praw Podstawowych, ale tutaj też trzeba przypomnieć, że Polska przyłączyła się do protokołu brytyjskiego i nie stosuje tej karty w pełni, w szczególności w zakresie właśnie kompetencji TSUE do rozstrzygania o kwestiach wewnętrznych dotyczących regulacji krajowych. No, zupełnie nie wyobrażam sobie takiej oto decyzji Trybunału, która by wskazała, że sędziowie Sądu Najwyższego no, postąpili właściwie, orzekając o niestosowaniu ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego. No bo to by stanowiło jakiś niesamowity wyłom. To by rzeczywiście, jak powiedział słusznie pan premier, stawiało Polskę, ale też inne kraje europejskie w takiej oto sytuacji, że przestalibyśmy być krajem demokratycznym, bo to by oznaczało, że o kształcie ustaw nie decydują już parlamentarzyści wybrani w wyborach demokratycznych przez obywateli, a decyduje o tym jakaś grupa osób, nawet gdy ta grupa osób jest sędziami Sądu Najwyższego, no to nie jest to demokratyczna procedura. A czy zdaniem pana posła Polska, wtedy polski rząd ma prawo nie zastosować się do na przykład właśnie takiego no, najgorszego scenariusza, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka nie po myśli polskiego rządu, a po myśli właśnie przedstawicieli Sądu Najwyższego, i czy wtedy rząd polski ma prawo do takiego orzeczenia się nie zastosować? Ja bym, raz jeszcze podkreślał, nie chciał tak daleko wybiegać w przyszłość, bo to rzeczywiście, tutaj także zgodzę się ze słowami pana premiera Gowina, że to by wstrząsnęło Europą, to by nie wstrząsnęło wyłącznie Polską, ale także całą Europą. To mogłoby doprowadzić do no, nawet trudno przewidywalnych skutków, więc naprawdę nie rozważajmy takiego scenariusza. W interesie naszego kraju leży pozostanie w Unii Europejskiej. Przypomnę, no to jest poza NATO także z oczywistych względów gwarant naszego bezpieczeństwa. Więc ani rząd polski, o tym powiedział premier Gowin, nie zakłada wycofania się z Unii, wyjścia z Unii Europejskiej. No właśnie, bo takie nie zakłada głosy polexitu. I komentarze też się pojawiają ze strony przedstawicieli opozycji, przede wszystkim tej totalnej Platformy Obywatelskiej, tutaj chociażby Rafał Trzaskowski
się na ten temat wypowiedział. Mówienie o niezastosowaniu się do orzeczenia TSUE jest pierwszym krokiem do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Tak ocenia kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. No to wszystko jest przedwczesne. No, nie ma rozstrzygnięcia Trybunału, nie ma uzasadnienia. Jak poznamy to rozstrzygnięcie, no, być może go w ogóle nie będzie, tak jak powiedziałem, być może będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ten Trybunał orzeknie o braku swojej właściwości do decydowania w tych sprawach. I tak, no i to byłoby najlepsze i dla Europy, i dla Polski rozstrzygnięcie. A jak ocenia pan poseł to, że dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no, takie informacje zaczęły się pojawiać, że rozpoczął już rozpatrywanie wniosku Sądu Najwyższego. Teraz będziemy czekali na to, w jakim trybie będzie procedowane to wszystko, czy w przyspieszonym, czy w normalnym. To myślę ważne pytania i ważniejsze będą odpowiedzi, kiedy je poznamy. No tak, już dzisiaj wiemy, że to rozpoczęcie procedowania no, nie wiąże się z niczym nadzwyczajnym. Po prostu zarejestrowano ten wniosek, jest tłumaczony na język francuski, który jest językiem urzędowym, czy językiem takim roboczym Trybunału, więc trwają takie zwykłe proceduralne czynności. Nie zdecydowano jeszcze, w jakiej formie ten wniosek będzie rozpatrzony, czy będzie on w tej procedurze przyspieszonej, czy zwykłej procedurze. No ta zwykła procedura może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Ale i w procedurze przyspieszonej ten czas to może być kilka dobrych miesięcy, około nawet 10 miesięcy. Takie głosy też się pojawiają, biorąc pod uwagę inne przykłady, które rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie przyspieszonym. No dokładnie tak. No, z tych pięciu pytań najbardziej dla mnie takie kuriozalne jest ostatnie, piąte, w którym nasz Sąd Najwyższy zadał pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć ten wniosek, w jaki sposób zachować status quo. Czyli no, sąd podjął decyzję, a z drugiej strony pyta, jaką decyzję powinien podjąć. Więc no, tu jest jakieś rozdwojenie jaźni, mówiąc delikatnie, ale obrazowo. No właśnie, a teraz o delikatny i obrazowy komentarz poproszę pana posła w sprawie dzisiejszego posiedzenia KRS, a właściwie protestu, który na początku nie pozwolił na to, aby posiedzenie plenarne Krajowej Rady Sądownictwa się odbyło. Protest obywateli RP, między innymi, którzy zablokowali właśnie wejście do Krajowej Rady Sądownictwa, na posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Później policja musiała wyprowadzić tych protestujących, bowiem kilka razy byli oni wzywani do tego, aby opuścić budynek, jednak do tych próśb się nie zastosowali. No i policja musiała wejść, wyprowadzić tych demonstrujących. O 13:30 KRS wznowił posiedzenie, ale jak pan poseł ocenia sam protest i jego formę? No cóż, demokracji nie możemy mylić z anarchią, bo w demokracji są dopuszczalne protesty, jest dopuszczalne manifestowanie odmiennych niż powszechne poglądów, ale są granice tych demonstracji. One w szczególności nie mogą uniemożliwiać funkcjonowanie organów państwa. No a w tym przypadku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Często sami protestujący powołują się na przykład państw zachodnich, mówiąc, że tamte ta demokracja jest bardziej ugruntowana, natomiast no, chyba nie znają tej sytuacji, no bo choćby przykład francuski czy brytyjski pokazuje, że no, francuska policja w takiej sytuacji, mówiąc kolokwialnie, nie patyczkowałaby się. Nasi policjanci zachowywali się naprawdę z wielkim takim wyczuciem, rezerwą, wielokrotnie prosili o wyjście dobrowolnie tych demonstrantów, więc naprawdę trzeba powiedzieć, że nasi policjanci tutaj no, te standardy demokratyczne zachowują aż nadto. Natomiast ci protestujący, no cóż, to nie po raz pierwszy, to jest grupa ludzi, która chce doprowadzić do takiej destabilizacji państwa, by pokazać,
ma siłę sprawczą, że potrafi oddziaływać na funkcjonowanie państwa. Państwo musi jednak funkcjonować, musi wykazać się tutaj stanowczością i pokazać, że nie jest tylko teoretyczna. Tutaj cały czas gdzieś krążymy wokół zmian w wymiarze sprawiedliwości, a teraz zmienimy temat, ale na temat nie mniej ważny dla naszego kraju, a być może nawet w pewien sposób ważniejszy. Porozmawiamy o bezpieczeństwie Polski. Niedawno obchodziliśmy święto Wojska Polskiego, no i podczas właśnie tego, w czasie tego dnia, ale dzień wcześniej, dzień po tym święcie, pojawiały się pytania o stan właśnie polskiej armii, polskiej obronności. Ja wiem, że pan poseł też zaangażował się w ten temat. Proszę powiedzieć coś więcej. Tak, panie redaktorze, chcę państwa zaprosić w połowie września, dokładnie 18 września w południe. Organizujemy wraz z panem ministrem Szeremetiewem taką konferencję w Sejmie Rzeczypospolitej poświęconej obronności. Chcemy podjąć ten temat, jakże aktualny temat, by w gronie ekspertów dyskutować o stanie naszego bezpieczeństwa, bo to dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Od wielu lat myśleliśmy o tym, że no Polsce nic nie zagraża, że nasze bezpieczeństwo jest zapewnione. Nasza strategia wojskowa czy strategia obrony polegała w dużym stopniu na opracowaniu takich koncepcji uczestnictwa w wielu interwencjach zagranicznych, w wielu misjach zagranicznych. Przypomnę Irak czy Afganistan, tam byli wszędzie polscy żołnierze, ale także w bardzo wielu miejscach. To cenne doświadczenie, które zdobyli. No, nie mieliśmy takiej typowej koncepcji obronnej na sytuację, z którą mamy do czynienia od kilku lat. Przypomnę, za naszymi granicami toczy się regularna wojna. Ta wojna trwa w Donbasie, na Ukrainie, i to jest całkiem niedaleko naszych granic, więc od co najmniej tamtego okresu czasu nie możemy czuć się w 100% bezpiecznie i musimy na tą sytuację reagować. Tymczasem, no, jaki jest nasz stan naszej obronności, jaki jest stan naszej armii? On jest bardzo zróżnicowany. Są obszary, w których... Niektórzy by powiedzieli, że bardzo złe, biorąc pod uwagę właśnie lata zaniedbań naszej obronności. Tak, lata zaniedbań są bardzo, bardzo widoczne. To przypomnę raz jeszcze klasyka, to, że państwo było teoretyczne, także niestety widać w sferze obronności. Nie podejmowaliśmy, czy rządy polskie w ostatnich wielu latach nie podejmowały decyzji dotyczących istotnego wzmocnienia, w szczególności marynarki wojennej. Tu widać to chyba najmocniej, no ale też w innych obszarach. No, mamy takie elementy uzbrojenia dosyć nowoczesnego, myślę o samolotach F-16, no ale pozostałe nasze samoloty to jeszcze sprzęt tkwiący gdzieś tam w czasach Układu Warszawskiego. To samo jeśli chodzi o broń pancerną, to samo jeśli chodzi o lotnictwo szeroko rozumiane, więc mamy takich obszarów bardzo wiele, gdzie ta modernizacja jest potrzebna. Dla mnie taką koncepcją, która może zapewnić nam bezpieczeństwo, jest koncepcja, którą zapożyczyli kiedyś od nas, to ciekawa historia, kiedyś od nas Szwajcarzy. Szwajcarzy, w szczególności jeden z ekspertów wojskowości, był obecny, nazywał się Franz von Erlach, był obecny podczas powstania styczniowego w Polsce i on opisał całą strategię powstańców styczniowych i na tej bazie tak naprawdę opracowano strategię obronną Szwajcarii. Dzisiaj powinniśmy ponownie jakby reeksportować tą strategię do naszego kraju, przyjąć ją ponownie, bo ona może nam dać bezpieczeństwo. Na czym to polega? Ja wyjaśnię państwu w kilku słowach na przykładzie. Pamiętam, że kiedyś podróżując po Szwajcarii z moim znajomym Szwajcarem, on wskazał na jeden z wiaduktów i powiedział tak: to jest miejsce, którego będę bronił w przypadku wojny.
Byłem zdziwiony, bardzo zadałem pytanie, jak to? On powiedział, no tak, mam kilku kolegów, wszyscy wiemy, że to jest ten nasz punkt, którego będziemy bronić w przypadku wojny, wiemy, że tam musimy się pojawić, wiemy, każdy z nas wie, jakie będzie miał zadania, więc na tym w dużym skrócie polega ta koncepcja, byśmy jako obywatele uczestniczyli w obronie naszych gmin, naszych domów, byśmy stanowili taką armię, która stawi się w obliczu zagrożenia. No, takie wskaźniki powszechnie uznawane w wojskowości mówią o tym, żeby taką armię pokonać, trzeba mieć przewagę 20-krotną. Więc gdybyśmy jako Polska stworzyli używając historycznych porównań, takie pospolite ruszenie, ale odpowiedział gotowe na obronność, teoretycznie Wojska Obrony Terytorialnej. Tak, to jest właściwie ta koncepcja, tylko budowana nieco w odwrotnym kierunku. My zaczęliśmy budowę Wojsk Obrony Terytorialnej od góry, natomiast dobrze było ją zaczynać równolegle albo nawet z wyprzedzeniem od dołu, czyli żebyśmy my jako obywatele niekoniecznie... Czyli szerzej zdecydowanie. Zdecydowanie szerzej. Stosując ten wskaźnik 20-krotności, o którym wspomniałem, no, mając obronę terytorialną rzędu 500 tysięcy obywateli, no trzeba by było 20-krotnie przekroczyć tą liczbę, czyli trzeba by było zakładać opanowanie terytorium przez armię liczącą 10 milionów żołnierzy, no, a takiej armii nie jest w stanie stworzyć, czy nie jest w stanie wykreować nawet duży kraj, duża potęga. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Zbigniew Gryglas z Porozumienia. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego wieczoru. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Wracamy dosłownie za chwilę.